Malowanie to dla najmłodszych doskonała forma zabawy, ale też rozwoju w kierunku nabycia umiejętności rozpoznania rzeczy najpiękniejszych, co w dzisiejszym świecie rozmaitej brzydoty jest bardzo pożądane. Pomocna będzie tu pracownia na ścieżce sztuki, której gospodynią jest częstochowska artystka Aleksandra Kowalska. Klimat pracowni jest prawdziwie artystyczny i z pewnością zatrzyma na dłużej nie tylko młode, ale i starsze pokolenie. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, drodzy Państwo, drogi Arturze, że będzie się dużo fantastycznych rzeczy twórczych działo. Dzisiaj jest dzień otwarty. W pracowni artystycznej na ścieżce sztuki, w mojej pracowni, mojej upragnionej, wymarzonej od wielu lat pracowni. Pracowni, która ma służyć nie tylko mnie, ale w której to mają tworzyć zarówno bardzo, bardzo młodzi artyści, którzy właśnie, jak tutaj Państwo widzicie za mną, przy stole tworzą piękne swoje prace malarskie nie tylko, ale również ta pracownia jest dedykowana do osób także i starszych, do młodzieży, studentów, dla seniorów, no i dla bardzo ważnej grupy, mam nadzieję, moich przyszłych osób, które będą tu tworzyć, to do dzieciaków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli tutaj mówimy, drodzy Państwo, o działaniach z zakresu arteterapii, czyli łączenia sztuk plastycznych, łączenia muzyki, bawienia się kolorem, formami, różnymi technikami, po to, żeby jak najbardziej usprawnić małą i dużą motorykę, żeby właśnie tym dzieciom dać możliwość rozwijania tych obszarów z ich funkcjonowania, które tego najbardziej wymagają. A ja bardzo chciałabym to uczynić i przyczynić się chociaż w niewielkim stopniu, by dać zarówno radość tym dzieciom z obcowania ze sztuką, z obcowania między sobą w relacjach z rówieśnikami, ale też właśnie to, co jest bardzo istotne, czyli to, co jest im potrzebne, by jak najlepiej się rozwijać, jak najlepiej edukować się w szkole. Czyli reasumując, pracownia artystyczna, pracownia, która ma rozwijać przyszłe młode talenty, która ma pomagać w rozwoju właśnie edukacyjnym i psychofizycznym dzieciakom, ale również, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, nie ograniczajmy się do lat, do naszego wieku, tylko jeżeli czujemy tą pasję do sztuki, to zapraszam. Dodam, że takim moim marzeniem jest, aby organizować tutaj wernisaże dla swoich kursantów. Wernisaże, mam nadzieję, takie naprawdę, które wyjdą szerzej poza tą pracownię, czyli gdzie będą zapraszani zarówno znajomi osób, które będą pokazywały swoje prace, ale będą, tak jak Ty, drogi Arturze, jak Studio Częstochowa, któremu już w tym momencie dziękuję bardzo serdecznie za patronat medialny, za współpracę z pracownią artystyczną, gdzie będą nas tutaj w jakiś sposób też promować i pokazywać te dzieła i te osoby, które w tej pracowni będą znajdować się i będą tworzyć. No i oczywiście muzyka. Muzyka, czyli mam nadzieję, że też pojawią się jakieś recitale. Mam na myśli tutaj moich przyjaciół, gdzie będą również i spotkania ze sztuką, bo bardzo będę szczęśliwa, jeżeli pojawią się tutaj osoby, które piszą wiersze, które tworzą, czy to właśnie wspomnianą muzykę, czy no w ogóle generalnie ze świata kultury i sztuki. Takie jest moje pragnienie, takie jest założenie tej pracowni. Dlatego pracownia artystyczna i na ścieżce sztuki, ponieważ w moim życiu dla mnie sztuka to po prostu ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez sztuki. Każdy dzień, w którym nie ma przejawu jakiejś myśli artystycznej, jakichś postanowień, działań artystycznych, jest dniem straconym. Więc, drodzy Państwo, tych dróg w moim przypadku jest bardzo wiele. To jest wielka radość dla mnie i właśnie chcę, aby osoby, które tutaj przyjdą, mogły odnajdować przeróżne ścieżki w swoim życiu, te ścieżki artystyczne i no nie wiem, cóż bym jeszcze mogła tu dodać. No i jak tutaj trafić w ogóle? Myślę, że do mnie nie jest ciężko trafić, drodzy Państwo, bo niby centrum miasta,
a jest tutaj cisza i jest troszkę na uboczu. Ulica Rejtana, dojeżdża tutaj autobus linii 23, więc bardzo fajnie, bo jesteśmy tutaj skomunikowani, nie trzeba tylko wybierać się samochodem. I są to były budynki po Poloniteksie, one mają swój charakter. Mamy tutaj cegłę, mamy kamień, mamy dużo zieleni, mamy ząb czasu, ale ten ząb czasu na murach widniejących tylko i wyłącznie, przynajmniej w moim mniemaniu, dodaje klimatu, dodaje właśnie tej nutki artystycznej, dużo zieleni, piękny ogród, więc jest oczywiście reklama na zewnątrz tutaj ogrodzenia, myślę, że Państwo ją już z daleka zobaczycie, na ścieżce sztuki, pracownia artystyczna, ulica Rejtana 23.